W tym roku, 13 grudnia, upamiętniać będziemy 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. O tych dramatycznych dniach napisano już i powiedziano bardzo wiele, ale wciąż jeszcze nie wszystko jest jasne, mimo że jest to przecież polska historia najnowsza. Dlatego też z przyjemnością chciałam Państwa zaprosić na spotkanie z panem profesorem Wojciechem Polakiem, współautorem książki Nikczemność i honor, którą napisał wraz z Sylwią Gali Skarbińską i księdzem Michałem Damazynem. Pan profesor pracuje w Centrum Badania Historii Solidarności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i o historii, również o tych dramatycznych wydarzeniach związanych ze stanem wojennym, wie bardzo wiele. Panie profesorze, czy można oprzeć poszukiwania wiedzy na temat stanu wojennego na takiej osi, na której z jednej strony mamy nikczemność, z drugiej honor, z jednej strony totalną cenzurę, z drugiej rozkwit publicystyki, z jednej strony taką brutalną siłę, a z drugiej strony moralną rację. Czy tak należy patrzeć na te wydarzenia? Tak, to były czasy, kiedy wszystko było właściwie czarne i białe. Byli my, oni i było jasne, po czyjej stronie jest racja, kto to są ci nikczemnicy i kto to są ci ludzie honoru. Ludzie honoru to byli działacze Solidarności, to byli członkowie Solidarności, których przecież było 10 milionów. To było prawie całe społeczeństwo polskie, które przeciwstawiało się władzy komunistycznej, która z kolei była władzą narzuconą odgórnie, zależną od Związku Sowieckiego i na dodatek antypolską, nie realizującą zadań, obowiązków, które związane były z narodem polskim, z polskością. I dlatego ten dualizm jest taki bardzo oczywisty, bardzo prosty. Komunistom chodziło o zdławienie ruchu wolnościowego, o sprowadzenie wszystkiego do sytuacji takiej, jaka była przed sierpniem 80 roku. Bo musimy pamiętać, że 16 miesięcy legalnej Solidarności po strajkach sierpniowych to był rozkwit wolności słowa, to było przywracanie polskiej pamięci historycznej, pojawienie się dzieł literackich, które były do tej pory zabraniane. To był także potężny ruch związkowy, 10-milionowy Solidarności, który dążył do reform, dążył do zmian, a gdzieś tam w domyśle daleko stawiał sobie to zadanie naczelne, najwyższe, niepodległość Polski. Działania komunistów, działania aparatu władzy, z którym był powiązany aparat siłowy, wojsko, ZOMO, prawda, milicja, dążyły do tego, żeby ten ruch wolnościowy powstrzymać, zniweczyć, zniszczyć. Robili to w dodatku na polecenie, na wyraźne zlecenie mocodawców sowieckich, którzy chcieli zniszczenia Solidarności, nie wyobrażali sobie, że Solidarność miałaby być jakimś stałym elementem wpasowanym w system, który panuje w Polsce. Więc z punktu widzenia polskich interesów to działalność komunistów, działalność aparatu i politycznego, i aparatu władzy z Jaruzelskim na czele, i aparatu siłowego, to były działania nikczemne. Stąd tytuł tej książki. Nikczemność i honor. Ale tłumaczono nam wtedy, sama pamiętam takie wystąpienia, że to jest mniejsze zło, że gdyby nie stan wojenny, to pewnie polałaby się krew wielu obywateli, że pewnie byłaby interwencja sowiecka. Czy sądzi pan, że faktycznie było wtedy takie zagrożenie? Ten argument mniejszego zła jest taki zawsze bardzo ryzykowny, prawda, pod względem moralnym, a często chwytają go się różni niegodziwcy, którzy chcą wytłumaczyć swoje posunięcia, swoje postępki. Tak jest także w tym wypadku. Co się tyczy interwencji sowieckiej, oczywiście straszono tą interwencją. Ona była używana wręcz instrumentalnie do tego, żeby pacyfikować społeczeństwo polskie, prawda? Tak jak Jaruzelski chciał sugerować, nie podskakujcie, bo wejdą Sowieci i wtedy to dopiero będziecie mieli kłopoty. Z drugiej strony wiemy dzisiaj na 100%, że Sowieci nie mieli zamiaru wkraczania do
Polski, że z tego zamiaru, jeżeli w ogóle taki zamiar pojawił się, to zrezygnowali kategorycznie wczesną wiosną 1981 roku. Sowieci wymagali od Jaruzelskiego, także od Stanisława Kani, który potem ustąpił z funkcji pierwszego sekretarza partii, domagali się od nich, żeby załatwili sprawę własnymi rękami. Czyli generał Jaruzelski, wprowadzając stan wojenny, wiedział o tym, że interwencji nie będzie? Wiedział o tym, że interwencji nie będzie. I mało tego, wiemy, że tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego, na 2-3 tygodnie przedtem, Jaruzelski zaczął porozumiewać się z marszałkiem Kulikowem, szefem wojsk Układu Warszawskiego, który wtedy permanentnie przebywał w Polsce w Legnicy i przez Kulikowa wysyłał sygnał na Kreml, że on prosi, że gdyby po wprowadzeniu stanu wojennego nie dał rady przy pomocy polskiego wojska i milicji zniszczyć Solidarności, obawiał tu się zwłaszcza Górnego Śląska, który jest potężnym takim ośrodkiem zurbanizowanym, więc jeżeli nie da rady zniszczyć Solidarności, to żeby armia sowiecka wkroczyła i pomogła mu spacyfikować Solidarność, spacyfikować Polaków. Więc mało... A jaka była odpowiedź na tą prośbę? Odpowiedź była kategorycznie negatywna. 10 grudnia odbyło się posiedzenie, 1981 roku oczywiście, odbyło się posiedzenie Biura Politycznego Sowieckiego i tam powiedziano wręcz, że nie ma mowy, że absolutnie, że nie będzie żadnej pomocy zbrojnej dla Jaruzelskiego. Szef KGB Andropow to powiedział wręcz, że jeżeli Solidarność ma wygrać w Polsce, to niech wygrywa, my nie wkroczymy, więc do tego stopnia nie chcieli. Po prostu Sowieci mieli już otwarty pierwszy front w Afganistanie. Jeżeli by teraz sobie otworzyli jeszcze drugi front interwencją wojskową, to mogliby tego po prostu ekonomicznie nie wytrzymać. Jak to Napoleon powiedział, do prowadzenia wojny trzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. No, Sowieci wiedzieli, że już na takie dwie wojny to ich nie jest stać i nie było mowy o interwencji sowieckiej w Polsce. Natomiast Jaruzelski się jej wręcz domagał i wtedy był wręcz załamany psychicznie, można powiedzieć, że Sowieci nie chcą mu zagwarantować ewentualnej pomocy wojskowej. Więc wszystkie potem argumenty, których używał generał do końca życia swojego, że wprowadzenie stanu wojennego uchroniło Polskę przed jakimś największym złem w historii, jak to określał, przed interwencją sowiecką, to są argumenty nieprawdziwe. Nieprawdziwe, przed niczym ten stan wojenny nas nie uchronił, natomiast spowodował ogromną falę zła, ogromną falę niegodziwości, nieszczęść. Czyli generał uwierzył w kłamstwo, które sam stworzył. Poza tym musiał stworzyć też jakiś teatr propagandowy, żeby również Polacy chcieli wierzyć w to, że interwencja sowiecka może nastąpić. Tak, na pewno jemu na tym zależało. Zresztą ta propaganda była bardzo agresywna już przez cały rok 1981 po wprowadzeniu stanu wojennego. No to ta propaganda stała się wręcz taka stalinowska, można powiedzieć. Ona już była prymitywna, niewyszukana, no ale no może na niektórych Polaków, sądzę, że na niewielką ilość działała. Większa część społeczeństwa była uodporniona jednak na tą propagandę i wiedziała, co o tym myśleć. Jeżeli już zachowywała bierność, to raczej ze strachu niż z przekonania. No, panie profesorze, Sowieci nie wkroczyli, niemniej jednak metody stosowane przez polskie władze były równie brutalne. Czy mamy już pełną wiedzę na temat tego, ile było ofiar stanu wojennego? Nie, takiej wiedzy nie mamy i nie wiem, czy w ogóle będzie ona do osiągnięcia, no bo jest ta tak zwana lista Rokity, która mówi o ponad 100 ofiarach w ogóle lat 80. Ludzi zamordowanych przez aparat siłowy w Polsce, przez wojsko SB, milicję. Natomiast ciemna liczba jest olbrzymia. Poza tym jest bardzo wiele ofiar takich pośrednich, na przykład ludzi, którzy umarli, bo karetka pogotowia nie dojechała, bo nie działały telefony, prawda? To już w ogóle liczba nie do oszacowania.
Ogromna jest ilość ofiar w wojsku. Pamiętajmy, że armia, która wprowadzała stan wojenny, to pod względem liczebnym to byli głównie wzięci na siłę żołnierze z poboru, prawda, którzy w swojej większości w ogóle nie identyfikowali się z tymi celami Jaruzelskiego. Ja przeglądałem papiery Wojskowej Służby Wewnętrznej, no wyłania się z nich obraz tragiczny. Właściwie w stanie wojennym, w pierwszych miesiącach stanu wojennego nie ma dnia, w którym by nie ginęli żołnierze. I to albo przy czyszczeniu broni, albo przy jakichś nieostrożnych zabawach z bronią, albo w wypadkach samochodowych, albo samobójstwa. Widać było, jaki był stan psychiczny tych żołnierzy. Szedł na przepustkę na kilka dni, miał wracać z przepustki, nie, popełniał samobójstwo, strzelał sobie w głowę na przykład, żeby nie wrócić do jednostki. To jest wręcz koszmarne. Jest masa wypadków drogowych, masa także osób cywilnych, które z rąk wojskowych giną. Jest skot, wóz, pancerny wóz piechoty, który w Pszczółkach pod Gdańskiem przebija barierkę, wpada do rzeki i czterech żołnierzy tonie. Na przykład, więc takich wypadków jest mnóstwo. Całkowita liczba ofiar stanu wojennego jest nie do oszacowania. Tak mówię, no właściwie prawdopodobnie nigdy precyzyjnie nie ustalimy, ale ona jest dużo, dużo większa niż tych 100 osób. Zwłaszcza, że należałoby do niej dodać również złamane życiorysy ludzi, którzy już nigdy nie mogli podnieść się z aresztowań czy z tortur stosowanych w różnych miejscach, czy po prostu rozpadło się ich życie osobiste i nie mogli nigdy już stanąć na nogi. Tak, więc to są osobiste tragedie, które ciężko jest także uchwycić do końca, bo to są setki tysięcy, jeżeli nie miliony przypadków ludzi zwolnionych z pracy, pozbawionych jakichkolwiek możliwości awansu, realizacji swoich aspiracji zawodowych. Ludzi, którzy, żeby szukać szczęścia, emigrowali z Polski. A ten los emigrantów nie zawsze był słodki, często był bardzo, bardzo trudny, bardzo złożony, właściwie nigdy się nie podnieśli. Właśnie rozbite rodziny, jak pani mówi, często mąż wyjeżdżał, żona zostawała, to potem ta rodzina się rozpadała. Takich osobistych tragedii jest mnóstwo. Swoją drogą na marginesie warto by zacząć opisywać właśnie nie tylko te wydarzenia takie najważniejsze o randze historycznej z tej górnej półki, prawda, ale także takie codzienne historie z tego okresu, póki to jest jeszcze możliwe. Warto by pewnie zrobić taką akcję pamiętniki z czasów stanu wojennego, prawda, żeby opisać te przeżycia zwykłych, przeciętnych osób. To byłoby bardzo interesujące. Myślę, że chyba nie zaryzykujemy wiele, stwierdzając, że efekty, skutki stanu wojennego trwają do dzisiaj, prawda? Na pewno. Stan wojenny przede wszystkim uniemożliwił przeprowadzenie jakichkolwiek rozsądnych reform w Polsce. Solidarność miała plany tych reform ograniczonych. Oczywiście nikt tutaj się nie porywał z motyką na słońce, ale domagano się reform gospodarczych, domagano się wprowadzenia pewnych zasad rozsądnej ekonomii w gospodarce. Domagano się chociaż wprowadzenia samorządu na tym najniższym szczeblu gminnym, prawda, żeby ludzie mogli o pewnych sprawach decydować sami. To nie zostało zrobione. Właściwie lata 80. dla polskiej ekonomii, dla polskiej gospodarki to były lata stracone. Gdyby Solidarność pozostała, gdyby Solidarność mogła istnieć choćby nawet w warunkach tej konfrontacji z władzą, bo w roku 81 ta konfrontacja już była bardzo wyraźna, to punkt startu w 89 roku mielibyśmy zupełnie inny. Byśmy byli dzisiaj dalej w rozwoju gospodarczym, ekonomicznym. Te reformy samorządowe, gdyby były wprowadzone, one też by już zostały Polskę bardziej przygotowaną do tej samorządności. Niewątpliwie 10 lat zmarnowaliśmy, a 10 lat w historii, zwłaszcza obecnie, no i kiedy to wszystko szybko idzie do przodu, to jest bardzo dużo.
A wszystko po to, żeby utrzymać władzę jeszcze przez jakiś krótki czas. No tak, tu chodziło o władzę tego aparatu partyjnego, o władzę sprawowaną pod nadzorem Sowietów, o władzę, której nawet wykonywać ci ludzie nie potrafili, bo nie mieli ku temu ani umiejętności, ani zdolności, ani wykształcenia. Ale w tym czasie zdążyli zatrzeć ślady. Tak, w 1988-1989 roku, zwłaszcza gdy już następowały przemiany, to niszczenie archiwaliów na przykład, to było robione na olbrzymią skalę, właściwie na ponad 50% i to najciekawszych akt Służby Bezpieczeństwa zostało zniszczonych. To dokonano rzeczy strasznej i to najbardziej bolesne jest to, że w Polsce, która w czasie II wojny straciła, można powiedzieć, większość swoich materiałów archiwalnych, prawda? Z Archiwum Głównego Akt Dawnych Niemcy spalili 90% zasobu. Z innych archiwów po 60-70%, nie mówiąc o Bibliotece Narodowej z zbiorem rękopisów, która prawie w całości spłonęła. I że w Polsce, która doznała takich szkód w zbiorach archiwalnych, że w Polsce podjęto w latach 88-89 Służba Bezpieczeństwa podjęła akcję masowego niszczenia materiałów archiwalnych. Palono w lasach, mielono w papierniach na olbrzymią skalę. Niektórych kategorii akt, na przykład dotyczących Kościoła, księży, to w ogóle nie ma. Na przykład teczek ewidencji operacyjnej na księdza, one zostały w 100% zniszczone, więc dokonano strasznej zbrodni, za którą właściwie nikt nie odpowiedział. Panie profesorze, podtytuł książki Stan wojenny w 100 odsłonach. To która z tych odsłon, kiedy zaczął pan ponownie badać te sprawy sprzed 40 lat, na panu zrobiła największe wrażenie? Ja myślę, że takie przypadki jednostkowe są najbardziej działające na człowieka, bo jeżeli mówimy o statystykach, prawda, o liczbach, to te liczby to jest właśnie statystyka, a przemawia tragedia jednej osoby. Więc na przykład te tragedie dotyczące osób zamordowanych, zabitych w czasie stanu wojennego. Ta struktura książki taka troszkę, można powiedzieć, niesystematyczna, no bo to nie jest systematyczny wykład o stanie wojennym, ma za zadanie bardziej otworzyć te zagadnienia przed czytelnikiem, prawda? Bo takie wykłady akademickie dla wielu ludzi są nudne. A tu są pewne zagadnienia. Zagadnienia też rangi ważnej, istotnej, no jak samo wprowadzenie stanu wojennego, przyczyny, akty prawne, internowania i tak dalej, więc takie rzeczy podstawowe, no one muszą być i tu każdy może się z tymi sprawami zapoznać, ale oprócz tego w tej mozaice zagadnień, że tak powiem, są rzeczy, które no wydają się może pozornie mniej ważne, jak właśnie jakieś osoby, które wtedy odgrywały wielką rolę, czy pewne zagadnienia, jak na przykład humor i satyra w stanie wojennym, prawda? Ludzie się śmieli zawsze i wszędzie, śmieli się nawet w najbardziej tragicznych okolicznościach, nawet w Auschwitz, prawda, tym niemieckim obozie koncentracyjnym opowiadali sobie dowcipy, bo człowiek bez śmiechu, bez odrobiny radości nie może żyć. W tym ciemnym okresie stanu wojennego także było mnóstwo dowcipów, było mnóstwo piosenek, było mnóstwo rysunków. Nawet te rysunki na murach, które malowano, też były czasami dowcipne, bo to wynikało też z pewnej bezsilności. Jeżeli nie można tej władzy nic zrobić, jeżeli oni mają pały, jeżeli oni mają te środki siłowe, to my możemy chociaż im dokuczyć śmiechem, prawda? A tacy dyktatorzy, nikczemnicy bardzo nie lubią, jak się z nich ktoś wyśmiewa. Bo mają duże ego, które łatwo nadszarpnąć. Ale tutaj mamy świetne zdjęcia. Też zrobiliście państwo potężną pracę taką dokumentacyjną i fotografie są pewnie z prywatnych archiwów również, bo pokazują życie codzienne, takie sceny obyczajowe właściwie z tamtego czasu, które powinny chyba być przedstawiane zwłaszcza teraz młodym ludziom, przyzwyczajonym do wygodnego życia. Tutaj jest ogromna zasługa także wydawnictwa, które pod względem dobierania materiału ilustracyjnego, no to osiągnęło mistrzostwo. Biały Kruk jest naprawdę znakomity, jeśli chodzi o te sprawy. Chociaż oczywiście pomagaliśmy w doborze materiału ilustracyjnego. Część ilustracji pochodzi z zasobu Instytutu
pamięci, z Instytutu Pamięci Narodowej, także z Europejskiego Centrum Solidarności. Są zdjęcia ze zbiorów prywatnych, z kolekcji, nawet moich przyjaciół niektórych. Tak. Tu ciekawe zestawienie. Na górze uśmiechnięci przy suto zastawionym stole sekretarzy partii w Krakowie akurat, a poniżej zdjęcie pustych, zupełnie pustych półek w sklepach. Coś, co teraz tak, może budzić zaskoczenie. Jedno z tych haseł stu dotyczy też życia codziennego w PRL-u. Życia codziennego w PRL-u i tam opisujemy te wszystkie kłopoty zaopatrzeniowe, to jak kupowano samochody na talony, albo jak zdobywano, albo nie zdobywano jakieś mieszkania, lokum. Więc to była ta rzeczywistość. No, na tą rzeczywistość także Polacy reagowali z humorem. No na pusty sklep mięsny mówiono, że tam jest tylko japońska kiełbasa. To był taki dowcip, że żona wraca do domu, mąż mówi, no i co, kupiłaś coś w tym sklepie mięsnym? No była tylko japońska kiełbasa, nagie haki, prawda? Więc to był humor, może gorzki humor dla ówczesnych Polaków. Dzisiaj się śmiejemy, wtedy może nie było do śmiechu ludziom, ale no taka była rzeczywistość. Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że bardzo wiele akt dotyczących kleru, dotyczących księży zostało systemowo zniszczonych. No jednak myślę, że udało się panu również i te kwestie, czyli rolę Kościoła w takim podtrzymywaniu ducha narodu, tutaj w tej książce ująć. Jaka ona była? Była bardzo ważna. Właściwie Kościół katolicki był taką ostoją, opoką. Wiele działań podziemnej Solidarności była tak spleciona z działaniami struktur Kościoła katolickiego, że trudno to rozdzielić, prawda? Jeżeli organizowano jakąś wszechnicę podziemną na przykład, ona się odbywała gdzieś na plebanii Kościoła, a czasami wręcz w świątyniach. To często było tak, że organizatorami była i Solidarność, i struktury kościelne. I właściwie trudno powiedzieć, czyje to było dzieło. Msze za ojczyznę, wtedy rozpowszechnione. No pamiętamy, najbardziej pamiętamy te msze odprawiane przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu, ale przecież w każdym mieście właściwie były odprawiane msze za ojczyznę. One miały też taki sztafasz solidarnościowy, prawda? W kościele były transparenty Solidarności, hasła solidarnościowe. W Toruniu na przykład, jak się odbywały msze za ojczyznę, to pod koniec takiej mszy w kościele świętego Matki Bożej Zwycięskiej na ulicy Podgórnej, to pod koniec mszy wychodził przewodniczący zarządu regionu i wygłaszał 10-15-minutowe przemówienie, przewodniczący zarządu regionu Solidarności. Więc Kościół podtrzymywał ducha, dawał schronienie ukrywającym się na przykład po klasztorach, ale często w kościołach przechowywano sztandary Solidarności czy na plebaniach. Gromadzono bibułę, druki niezależne, mało tego, drukowano czy składano książki w pomieszczeniach kościelnych. Pomoc Kościoła była olbrzymia. Oczywiście także te struktury oficjalne Kościoła, konferencje Episkopatu czy poszczególni biskupi. No, wystarczy sprawdzić, ile interwencji arcybiskup Bronisław Dąbrowski, sekretarz Episkopatu, złożył do ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka w sprawie internowanych czy aresztowanych, domagając się ich zwolnienia albo choćby w przerwy, prawda, na pewien czas w odbywaniu wyroku. Więc to były setki, jak nie tysiące przypadków. Tutaj no, istniał pewien kanał kontaktowy pomiędzy episkopatem a władzą i on był także wykorzystywany dla dobra Solidarności, dla dobra ludzi Solidarności. Bardzo wszechstronna publikacja, Nikczemność i honor, stan wojenny w 100 odsłonach. Myślę, że w tym roku, kiedy ta rocznica przypada, warto tę książkę przeczytać, przejrzeć, zapoznać się z jej treścią. Bardzo dziękuję, pan profesor Wojciech Polak. Dziękuję bardzo.